Dominika rozpoczęty. Nasza szkoła to 130 lat historii i tradycji. Z szacunkiem traktujemy dorobek wielu pokoleń nauczycieli i wychowanków. Tworzymy szkołę nowoczesną, dostosowaną do wymogów współczesnej cywilizacji, kultury i rynku pracy. Dynamizmowi współczesnego świata odpowiadamy nowoczesną bazą szkolną, intelektualną i przyjazną atmosferą. Nasi absolwenci to młodzi, kreatywni ludzie przygotowani do studiów na wymarzonych kierunkach. Szkolne klasy wyposażone są w nowoczesny sprzęt multimedialny, np. tablice interaktywne, wizualizjery, projektory. Dysponujemy windą dla niepełnosprawnych i platformą ułatwiającą pokonywanie schodów. Przyznajemy własne stypendia pozyskiwane z Fundacji imienia Kazimierza Michalskiego. Organizujemy warsztaty dla klas dziennikarskich ze znanymi postaciami oraz wykłady w języku angielskim i polskim dla klas technologicznych i akademickich na Uniwersytecie Rzeszowskim. Co robią dziennikarze, dziennikarze, uczniowie Szkoły Dziennikarskiej w Jarosławiu? To jest po prostu super robota. I fakt, że jestem tutaj kolejny raz, że spotykamy się na warsztatach w Bieszczadach, że jest Jarek Gugała, że jest Iza Alfredson, że była Beata Grabarczyk, Darek Ociepa, czyli ludzie, z którymi współpracuję na co dzień w Polsacie, są naprawdę znakomitymi polskimi dziennikarzami, że oni tu przyjeżdżają, tylko to potwierdza. Nazywam się Kazimierz Gottfried. Jestem absolwentem tej szkoły i zapraszam do obejrzenia Izby Pamięci. Pan jest rozsądny człowiek. Historyk. Pan wie, że Rzesza będzie wieczna, a Polski nigdy nie będzie. Właśnie dlatego, że jestem historykiem, wiem, że będzie dokładnie na odwrót. Koniec dyskusji! Działają także sekcje sportowe, szachowa, piłki ręcznej, siatkowej, nożnej, pływalnia, zajęcia z turystyki rowerowej, nordic walking i badmintona. Oferujemy naukę na jedną zmianę, wymianę polsko-niemiecką, wyjazdy do Anglii i spotkania z młodzieżą z Izraela. Uczniowie naszej szkoły od lat zajmują wysokie pozycje w wielu olimpiadach przedmiotowych. Z biologii, chemii, polskiego, filozofii, wiedzy o społeczeństwie, angielskiego, matematyki i fizyki. That's what